Druga rzecz, o którą mi zaimponowała, to pewne wzięcie odpowiedzialności za swój los. W którymś momencie była bezwolną właściwie zabawką w rękach polityków swego ojca. Tak, przypomnijmy, po śmierci pierwszego męża Dimitra został zamordowany. Potem jako zmuszona chyba też trochę przez swojego męża. A potem pojawił się drugi Dimitr, że że przeżył ten pałacowy przewrót stanu zorganizowany przez Szulskich. I ten drugi Dimitr się objawił. Oczywiście to nie był jej mąż. Tylko spisek politycznych polskich panów. Tak, którą zależało na tym, bo ciągle kwestia tronu Moskiewskiego była nieuregulowana. Mimo, że Wasyl Szujski koronował się na cara, ale po Rurykowiczach ciągle ten tron jakby wakował. Początek XVII wieku. I wtedy pojawił się ten drugi Dimitr. Człowiek zupełnie inny niż pierwszy. Taki prostak z gminy Bór, podstawiony pionek do tej roli. Tak, i marionetka w rękach polskich panów, którzy go do tej roli przygotowali. Marynarz nie był to jej mąż. Ale ślubu wzięli, żeby nie było grzechu, tak, jak mówił ojciec. Tak, że ona uznała, że to jest ten pierwszy Dimitr oficjalny. Wiedząc, że nim nie jest. Namówiono przez ojca tym argumentem, że nawet jeśli ten Dimitr jest fałszywy, to ona jest prawdziwą carową, bo została namaszczona. Ja myślę, że w mentalności ówczesnych ludzi ten argument był bardzo ważny, bo to namaszczenie przez koronację oznaczało władzę daną przez Boga. Do pewnego momentu poddani cenili taką postawę, ale tylko do pewnego momentu, bo jednak zaczęła się rebelia i krucie. Była strasznie skomplikowana sytuacja polityczna. Tam było kilka stron, więc mnie interesowała postać Maryny, która musiała sobie zdawać sprawę, że szansa unikła na odzyskanie tego tronu, ale ponieważ poczuwała się do tego, mnie się tak wydaje, że została namaszczona, że to jest pewna odpowiedzialność, to pozostała temu wierna do końca. Obroniła też syna z tego drugiego, tak, Dimitra, któremu chciała ten tron zapewnić. Sukcesja tronu byłaby legalna, bo skoro ona jest carową, to jej syn ma prawo do tego, żeby być synem. Została temu wierna, została zgładzona, miała niespełna 30 lat. Czy została zgładzona do końca, nie wiadomo, no zmarła w więzieniu. I bardzo możliwe, że zmarła po prostu z wycieńczenia, z takich przyczyn naturalnych, tego jej syna, to kilkuletnie dziecko, bojarze moskiewscy zamordowali. I ona się dowiedziała o tym więzieniu. Tak, trudno powiedzieć w tej chwili, jak to było naprawdę, ale... Rzuciła klątwę za to na dynastię Romanowów. Tak, podobno rzuciła klątwę, która się przynajmniej częściowo sprawdziła, no bo tam ona przekleła podobno, żeby żaden z Romanowów nie umarł śmiercią naturalną, ale jednak paru umarło. Ale ona pozostała wierna tej właśnie idei swojej władzy i poza tym, kiedy wyzwoliła się spod wpływu ojca, potrafiła prowadzić własną politykę. Więc to była też taka kobieta niezależna i to mi zaimponowało. Ja zwróciłam uwagę na Zofię Okulicę. Kontrola prędkości. 1500 metrów. Kobieta, ale też pechowa, dwóch mężów, czarna wdowa. Nazwano ją czarownicą, laszką, diablicą. Bano się jej. Czy można teraz dociec prawdy o tej pięknej kobiecie? Ja myślę, że to dwa nieszczęśliwe przypadki. Ludzie wtedy tłumaczyli sobie różne takie zjawiska w dziwny sposób i często uciekając się do sił nadprzyrodzonych. To była rzeczywiście bardzo piękna kobieta. Bardzo długo nie mogła znaleźć męża, bo pochodziła z dumnego rodu Opalińskich i tylko królewicz krwi był godzien jej ręki. I w końcu już osiągnęła taki wiek, że dawno powinna była wyjść za mąż, więc trochę na siłę ją wydano za dużo starszego od niej hetmana Koniec Polskiego, który się w niej bardzo zakochał. No i w parę tygodni po ślubie zmarł. Jak twierdzili złośliwi od przedawkowania konfortatywy, czyli takiego ówczesnego środka na potencję. Potem wyszła za mąż po raz drugi i to był też moim zdaniem nieszczęśliwy zbieg okoliczności, bo jej mężem został Kniaś Korecki, ostatni potomek tego wspaniałego rodu, kniaziów tych ruścińskich, ukrainnych. Kiedy brali ślub, miał niezaleczone do końca rany. W czasie ceremonii ślubnej zasłabł, już sił nie odzyskał i zmarł wkrótce potem. No i wtedy do niej przygnęła sława czarownicy, która wykańcza mężów,
że jednym pocałunkiem kniazia zabiła. Kozacy kniazia tureckiego wrócili na Ukrainę i ponieśli tam wieść o tej straszliwej Laszcy Diablicy. Potem wiernicy wioskowi śpiewali o tym pieśni. No takie historie się świetnie sprzedają, bo to jest dobra sensacja. Czy ta świadomość spowodowała, że już trzeci raz za mąż nie wyszła, nie chciała ryzykować? Ta piękna kobieta zabrała ze sobą już te tajemnice, tego się nie da dociec. A mogło być też tak, że jej się następni kandydaci do ręki bali. Ludzie wtedy byli bardzo przesądni. Taka zwykła szlachta to była święcie przekonana, że ona jakimiś czarami zgładziła najpierw te procesy czarowni, spalenie na stosie. I to jest taka postać może odbiegająca od pozostałych, bo ona nie walczyła, ona nic nie robiła, ona po prostu była piękna. Wśród 10 bohaterek pani książki, żyjących na przestrzeni kilku wieków, od XVI do XVIII, jest także Anna Błocka, to jest druga połowa XVII wieku, która dokonała, powiedziałabym, wyczynu w skali globalnej. Dotarła do Stambułu, my mówimy, Turcy do Istambułu. Wyciągnęła z Jasyru swojego męża. Jakżeż to płomienne uczucie musiało być, żeby Białogłowa dokonała takiego czynu. I poza tym jeszcze, jak przebieg tego jest niezwykły, bo ona, kiedy się dowiedziała, że jej mąż trafił do tureckiej niewoli, ona wyruszyła do tego stanu. Inspekcja, 1000 metrów. Może wrócić są czy coś takie. I twardo ruszyła do Stambułu, że ona tam do niego dotrze. Miała niesamowite szczęście, bo po drodze spotkała polskiego posła i przytuliła się do tego polskiego poselstwa, więc dotarła do Stambułu w miarę bezpiecznie. Tam odszukała męża. Kontrola prędkości, 1500 metrów. Tak się wzruszył tą miłością i tym małżeństwem, że pozwolił im zamieszkać razem u siebie. I oni tam pracowali, zbierali pieniądze na wykupienie. A ona jednocześnie zabiegała u kolejnych polskich posłów o to, żeby tych jeńców z Jasyru wziętych pod Żurawnem w myśl postanowień pokoju żurawiejskiego, żeby ich do domu puścić. A ta Anusia z Maleniewskich-Błocka jest osobą zupełnie w historii nieznaną. Od XVI do XVIII wieku można tak pięknie opowiadać naszą historię, tak pięknie i atrakcyjnie. Tak, właśnie, to najciekawiej się tego słucha, dowiaduje rzeczy z historii, patrząc na nią przez pryzmat losów jednostki. Bo wtedy można się identyfikować z bohaterką i przyjmować te wiadomości, chłonąć je także poprzez emocje. A to utrwala i ułatwia też przyswojenie sobie pewnych rzeczy. Dlatego bardzo lubię pisać o historii właśnie w ten sposób, żeby to było tak rzeczywiście rzetelnie udokumentowane i prawdziwe i oparte na tym, co się rzeczywiście wydarzyło. Ale troszkę fantazji muszę się Państwu przyznać, jest moim właśnie odcinkiem zapytać. Prawda książki, prawda podręczniki historyczne. Dostałam takie zadanie, żeby trochę spaletryzować te opowieści, więc oczywiście się rzeczy musiałam tam wprowadzić dodatkowe postacie, czy też w jakiś sposób uzasadnić takie, a nie inne zachowanie, wymyślić dialogi. Tak, zresztą bardzo lubię i to z wielką przyjemnością robiłam. Ale też na przykład starałam się dotrzeć do tego, jaką mogła mieć motywację Marina Mieszkówna, kiedy zgodziła się wziąć udział w całej tej moskiewskiej awanturze i wejść do i poślubić tego pierwszego Dymitra. Ponieważ dowiedziałam się, że jej starsza siostra Urszula wyszła za mąż za księcia Wiśniewieckiego. Wiśniewiecki to był taki lud kniaziowski właśnie z tych wschodnich terenów Rzeczpospolitej, książęcy. Wiadomo, między siostrami różnie bywa, zazdrości, konkurencja, więc wymyśliłam sobie pretekst, że ona chciała siostrę przewyższyć i pokazać, że ona potrafi jeszcze lepiej. Lepiej od księcia Wiśniewieckiego, no to mógł być albo królewicz, akurat wieko.